Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj znowu poniekąd o COVID-zie i przyległościach, chociaż już mówiłem, że mam serdecznie dosyć tego tematu, ale zbliża się pewne wydarzenie, które myślę warto zareklamować, warto, żebyście się Państwo na nim po prostu pojawili, wydarzenie w Warszawie, ale o szczegółach to za chwilę, ja nie będę o tym mówił, tylko będzie mówiła o tym jedna z organizatorek, czyli Anna Dziadkiewicz. Witaj, Aniu. Witam serdecznie. Na początku zachęcam również w ramach promocji tego wydarzenia do upowszechniania tego materiału i wspierania też naszej tutaj pracy. A chodzi mi o wydarzenie, które odbędzie się już w najbliższą sobotę, czyli 12 września w Warszawie. Chodzi o kolejny protest przeciwko absurdom naszego życia, absurdom, z którym się zmagamy od pół roku w związku z tak zwaną epidemią. Narodowy protest Polaków, więc żebym ja może czegoś nie pomylił, bo nie dosłyszałem czy nie doczytałem, to poprosiłbym cię o parę słów wyjaśnienia. Po co w ogóle ten protest, kiedy i gdzie? Narodowy Protest Polaków jest to oddolna inicjatywa facebookowa Polaków z różnych środowisk, które te środowiska połączyły się na Facebooku. Stworzyliśmy postulaty, na które były oddane głosy. Na nazwę protestu też były oddane głosy, jak w Sejmie. I w końcu doszliśmy do momentu, w którym możemy legalnie protestować, ponieważ kilka miesięcy wcześniej były te protesty zakazane. Nie chcieliśmy wychodzić na ulicę i być pacyfikowani przez policję, bo nie tędy droga. Poszkodowani są nie tylko przedsiębiorcy, ale wielu rodaków przez tą pseudopandemię. Wielu rodaków straciło pracę, nadal będą tracić, są zwolnienia grupowe. Wielu polskich małych, średnich przedsiębiorców już zamknęło firmy i w efekcie tego nadszedł moment, byśmy połączyli siły z Justyną Sochą i wspólnie protestowali w Warszawie 12 września o godzinie 12. Rozpoczynamy protest pod Sejmem. Tym razem po raz drugi zgłosiłam zgromadzenie na siebie jako przewodnicząca. Uważam, że to jest ten moment, kiedy najwyższy czas, byśmy tam byli. Mam nadzieję, że skutki będą tego takie, iż z powrotem ponownie nie wróci lockdown, nie wrócą obostrzenia, chociaż już mamy żółte i czerwone strefy. To jest nie do pomyślenia w ogóle. Wirusy były z nami i będą. Koronawirusy są od lat 60. Nie chcę tego tematu rozwijać bardziej, bo żygamy już tym tematem, brzydko mówiąc. To nie jest, to już naprawdę nie da się normalnie funkcjonować. Dochodzi teraz sprawa szkół, gdzie dzieci muszą chodzić w maseczkach. Są izolowane od siebie, nie mogą normalnie funkcjonować. To jest aczkolwiek bardzo sytuacja nie do zniesienia, ta kontrola także społeczeństwa poprzez nakaz noszenia maseczek, przez te nakazy dochodzi często do patologicznych sytuacji w sklepach. Obciążane są pracowniczki, zastraszane karami. Ze świeżych informacji, które mam od służby zdrowia, od pielęgniarki, powiedziała mi w ten sposób, zdjęła wczoraj przy mnie maseczkę w przychodni, i powiedziała do mnie w ten sposób, że oni znają prawdę, że to nie jest pandemia, tylko plandemia, ale boją się o swoją pracę, więc stosują się do tego, co rząd im każe. To tak w skrócie można powiedzieć, tak? Ja jestem też osobiście przeciwniczką obowiązkowym szczepieniom, bo uważam, że każdy wolny człowiek powinien mieć dobrowolność, tak? Z informacji, które słyszymy, jest podana taka informacja, że może być przymus na szczepienia tutaj w sprawie tego koronawirusa przeciwko, znaczy tutaj, ale jednak ja się z tym nie zgadzam, bo jeżeli
prawa, są prawa człowieka i powinno się ich przestrzegać. Każdy z nas jest wolny i odpowiada za siebie samego, tak? Do tego dochodzi sprawa testów, które się okazuje nie są wiarygodne i nie można tego dalej akceptować. To tak w skrócie, bo tych problemów, które się pojawiły na przestrzeni pół roku, jest dużo więcej. No tak, tu na naszej antenie było to już wielokrotnie poruszane i te protesty już się odbywają od dłuższego czasu, tak dosyć cyklicznie. Paradoksalnie dużo większe protesty mają miejsce chociażby za naszą zachodnią granicą, ten protest niedawny w Berlinie. Natomiast no, te wszystkie bolączki są widoczne. Media w ogóle przedstawiają te różnego rodzaju protesty społeczne przeciwko tym tak zwanym środkom bezpieczeństwa jako, no, powiedzmy sobie szczerze, propaganda jest taka, że jest to jakaś grupa oszołomów, którzy nie wierzą w wirusa, którzy wierzą w jakieś teorie spiskowe. No ale generalnie to, co się dzieje od pół roku, to wygląda na jakąś realizację jednej wielkiej teorii spiskowej i tu chyba najważniejszym akcentem są te skutki po prostu ekonomiczne, bo nie widzimy, żeby zaraza była tak straszna, że nie wiem, trupy się ścielą na ulicach. Ja wyglądam przez okno i nie widzę. Więc być może to skłoni do refleksji, czy po prostu koszty nie są wyższe od korzyści. Tak, przede wszystkim to tutaj ten plan tej pandemii ma odnieść skutki ekonomiczne, że część krajów świata ma się wybić, już się wybiła, mówimy tutaj. Przecież zaczęło się od Chin, a w Chinach jednak już gospodarka poszła w górę. Skutek tego będzie taki, i już na pewno jest w realizacji, bo nie śledziłam tego ostatnio, że Chiny po raz kolejny kolejne firmy europejskie i światowe przejmą. Więc ile nas rząd może oszukiwać, tak? Dosyć, że komuna zniszczyła wiele polskich firm, to teraz dochodzi do tego, że już wielu mniejszych przedsiębiorców, drobnych, nawet mówię o pojedynczych osobach, cały czas na bieżąco mam informacje od znajomych, którzy do mnie piszą, dzwonią, że sytuacja jest tragiczna. Jest tragiczna w wielu firmach, Kamilu, mówię tutaj o swoim regionie. Owszem, ogłoszenia o pracę wiszą, są, tak, ale nie przyjmują do pracy. Więc jest już problem. W wielu firmach, jeżeli już chcą przyjąć, to jest stawka niższa niż wcześniej była, bo firmy na to nie stać. Środki starczy się kończą i zaczynają się już problemy w firmach wielu, przynajmniej radomszczańskich, takie mam informacje, ale i nie tylko, bo gdyby nie było tego problemu, Kamilu, to by ludzie z całej Polski nie zjeżdżali się do Warszawy protestować. Bo główne cele tego protestu sobotniego to jest wolność słowa i stop pandemii. To są teraz dwa główne tutaj postulaty, bo no nie czarujmy się, jesteśmy ostro blokowani. Nawet kilka dni temu robiłam transmisję, w niedzielę dokładnie, i została mi zblokowana na Facebooku. No niestety akurat podczas tej transmisji mówiłam bardzo dużo niewygodnej prawdy. Uważam, że jako patriotka i Polka powinnam tą prawdę mówić do końca bez względu na konsekwencje i się nie bać. Bo myślę, że nie o taką Polskę żołnierze niezłomni walczyli i nie walczyli o to, byśmy teraz żyli w dyktaturze i w reżimie, tak? To tak w skrócie mogę jeszcze tak podsumować, jaka jest moja ocena tej sytuacji. I tutaj partia rządząca PiS no troszkę już zeszła nie w tą stronę, bo już nazwę powinna automatycznie zmienić z Prawo i Sprawiedliwość na nie powiem co, nie chcę tutaj używać cenzuralnych słów. To jest po prostu
obłuda i nie da się tego tolerować. Jeżeli będą nadal kłamać, że nie będzie kryzysu gospodarczego, to będzie to kłamstwo, bo przynajmniej w Radomsku, gdzie jest strefa przemysłowa, jest naprawdę mnóstwo firm, gdzie jest to zagłębie stolarzy, nie ma rewelacji. Nie ma rewelacji, jeśli chodzi o pracę. Coraz więcej ludzi szuka tej pracy bezskutecznie, bądź słyszy, a może w październiku, a może w listopadzie, tak, nie teraz, nie teraz. W wielu firmach, jeżeli przyjmują, to już nie na umowę o pracę, lecz na umowę zlecenie. Dlaczego? Sam dobrze wiesz, bo umowę zlecenie można w każdym momencie rozwiązać. Bez jakichś tam skutków, tak? Więc no, sytuacja moim zdaniem jest tragiczna. Łamane są nasze prawa, które są zapisane w konstytucji. Nasze dzieci też cierpią obecnie w szkołach. Wiem, jak sobie rząd myśli, że dzieci się do tego po prostu przyzwyczają. Nie możemy się po prostu na to zgodzić i w mojej ocenie powinniśmy 12 września o godzinie 12 spotkać się pod Sejmem i powiedzieć głośne, stanowcze nie. Nie liczymy na to, że spotka się tylu ludzi, co w Berlinie, ale mam cichą nadzieję, że będzie nas nie 20 tysięcy, tylko dużo więcej tym razem. Bo jeżeli nie teraz, to za jakiś czas może być już stanowczo za późno. Nie wiem, czy to powinnam mówić, ale wiem, że nadal jest ogromna mobilizacja do wojska. Podobno mobilizują do 100 tysięcy ludzi. Wolę być szczera, czemu o tym ministrowie nie mówią. No tutaj można hipotezy mieć różne, dlaczego aż tylu żołnierzy szuka ministerstwo do wojska. I tych sytuacji mnoży się już dużo więcej. No i jeszcze kolejna sprawa, brak dostępu do służby zdrowia. Jako wolontariusz mam pod opieką osoby niepełnosprawne. No stykam się ze ścianą niejednokrotnie. Miesiąc czasu czekałam na wypełnienie dokumentu przez lekarza chorej, niepełnosprawnej osobie, która jest sama, nie ma pomocy w nikim, oprócz mnie nie ma nikogo. Po wielu interwencjach moich już osobiście wczoraj w przychodni dostałam ten dokument. I o dziwo, wpuszczono mnie do przychodni bez maseczki. No to jest też ważna sprawa, chociaż myślę, że to, że liczba zgonów w Polsce nie rośnie, być może jest pośrednią przyczyną tego właśnie, że niektórzy lekarze nie leczą, to taka złośliwość, no wiadomo, błędy lekarzy najczęściej znajdują się na cmentarzu, aczkolwiek też już mamy niekoronawirusowe ofiary tej pandemii, ludzi, którym po prostu nie udzielono na czas pomocy lekarskiej i te osoby po prostu zmarły. I to też jest pewien aspekt, o którym teraz zaczęto mówić. Ja nie oglądam zazwyczaj tak zwanych środków masowego rażenia przekazem. Wczoraj się tak zdarzyło, że miałem taką okazję. No i oczywiście, żeby zrównoważyć ten przekaz, bo o tym powiedziano, o dziwo, to jednocześnie straszono, jakie to straszne spustoszenie sieje w organizmie człowieka ten świrus, pokazując jakiś jeden z takich no, skrajnych przypadków, gdzie no, chyba w każdej chorobie są takie przypadki skrajne, ale myślę, że o aspektach medycznych, jeśli się uda, to w następnym tygodniu jeszcze tutaj na antenie porozmawiamy ze specjalistą, ale to nie chcę, powiedzmy, antycypować. To chyba najważniejsze punkty, czy jeszcze są jakieś tego protestu? No COVID pokazał, że jednak w momencie, kiedy społeczeństwo ma mniejszy dostęp do lekarzy, jest zdrowsze. No tak, no to może tu już zakończymy i oczywiście zachęcamy w sobotę do zjawienia się w Warszawie samo południe.
pod Sejmem. Będziemy dla Państwa ten protest relacjonować. Najprawdopodobniej w formule na żywo, jeśli tutaj względy techniczne pozwolą. W Warszawie zawsze jest z tym pewien, problem ze względu na ilość urządzeń, ale mam nadzieję, że uda się tego streama zrobić, więc kto nie może, zachęcam do śledzenia u nas na kanale relacji w sobotę w godzinach po 12 godzinach około południowych. I moim Państwa gościem, zapraszając na to wydarzenie, była jedna z jego organizatorek Narodowego Protestu Polaków, Anna Dziadkiewicz. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam. Do zobaczenia w sobotę. Dziękuję również Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, do wspierania również naszego kanału. Do zobaczenia.